Jak się na tym siada? To proste, widzisz? Hej, witajcie, tutaj Nexos, to jest kolejna dawka Nexosa, czyli Nexos Daily i dzisiaj gramy, tak, witam w mojej warowni po raz kolejny. I tak chciałem sobie troszeczkę poopowiadać o tym, co tu tak naprawdę się stało w tej mojej warowni, natomiast stwierdziłem, że nie, muszę nagrać odcinek mojej warowni, więc opowiem oczywiście o tym w odcinku. Dziś zejdziemy sobie do kopalni i muszę wykopać te cholerne skałki, powiem wam, że tak mi się nie chce. Wiele osób ostatnio troszeczkę narzeka na te warownie. Mówią, że wiecie, że są monotonne, tak, znaczy takie, wiecie, powtarzalne, to się szybko nudzi. I rzeczywiście, znaczy Warlords of Draenor jest super dodatek, jest naprawdę dobry dodatek. I rzeczywiście ostatnimi czasy zauważyłem, że troszeczkę mniej gram w ten World of Warcraft. Nawet jeśli gram, no to nie wychodzę poza właśnie mury warowni. No trochę się rozleniwiłem, to jest fakt i muszę to naprawić. Przede wszystkim może jakieś rajdy, może cokolwiek, no jakoś też na to się nie mogę zebrać. Jako że gear, tak patrząc na swoje tutaj rzeczy, no to nie są aż takie tragiczne, nie są aż takie złe. Wydaje mi się, że nawet jeżeli wyjdzie następny tier tego rajdu, kolejny rajd wyjdzie, czyli Blackrock Foundry, to i tak z tym sprzętem, który tutaj mam, będę mógł sobie spokojnie pójść i na tamten raid. Oczywiście nie chodzi mi to o LFR, dlatego no nie wiem, jakoś to mnie tak rozleniwia, że moi followerzy przynoszą mi, kurde, tutaj wiecie, te przedmioty. I tak sobie pomyślałem, że kurde, tak narzekaliśmy na daily, ale teraz mi troszeczkę ich brakuje, ten świat. Znaczy no niby jest to jedno daily, które nas tam wysyła i trzeba po prostu robić jedną rzecz, tak? Czyli wiecie, gdzieś tam iść i sobie, nie wiem, zniszczyć jakiś obóz, czy pozabijać ileś tam tych, no wiecie, idziecie do danego miejsca i robicie tam wszystko co trzeba, nie wiem, uwalniacie z klatek jakiś tam, wiecie, więźniów i w ogóle inne różne rzeczy i tam wam się pasek przesuwa i w którymś momencie macie już wszystko zrobione. Tak sobie pomyślałem, że kurde, to jest okej, całkiem spoko, no ale to się robi powtarzalne, bo tamtych misji, nie wiem, jest 10, 12, już nawet sam nie pamiętam, po różnych lokacjach rozkładane. No i tam pójdziecie, zrobicie to, dostaniecie Apex CC i tak naprawdę okej, i co teraz? Brakuje troszeczkę tych daily questów, chociaż małej ilości, bo Blizzard moim zdaniem troszkę tutaj źle postąpił. To dzisiaj tak pogadankowo, ostatnio gadam więcej o życiu, to dziś pogadam więcej o grze. Natomiast Blizzard troszeczkę nie za bardzo zrozumiał naszych intencji, z tego względu, że my narzekaliśmy na daily, bo było ich za dużo, naprawdę było ich za dużo w Mists of Pandaria, to było okropne. Było ich okropnie dużo, to muszę przyznać od razu z czystym sercem, mi się ich nie chciało robić. Natomiast to wiecie, to jest albo nie można powiedzieć na przykład Blizzardowi, słuchaj, leciutko w lewo, tylko oni idą albo w lewo, albo w prawo, więc tym razem wypieprzyli kompletnie daily. Tak jak wcześniej dali tych daily za dużo, tak teraz je kompletnie wypieprzyli i nie ma w ogóle żadnych daily na Draenorze oprócz tego właśnie jednego questa. Co tak naprawdę zabija troszeczkę ten świat, jako że no siedzimy w tej warowni albo siedzimy gdzieś tam w Ashran i nic takiego konkretnego nie robimy, a moglibyśmy gdzieś tam latać i może jakieś robić właśnie questy na reputację. O, na reputację moglibyśmy robić jakieś questy, a nie robimy, bo kurczę, no nie ma jak. No i tak mówię, tak sobie pomyślałem, że kurczę, tęskno mi za tymi daily, tęskno mi. No fajnie jakby gdzieś tam w każdej krainie dali, bo po tak 2-3 questy, 4. O, Bloodmaul Slug Mines. O, zaraz się przejdziemy w takim razie. Idealnie, już skończyłem tu wykupywać. Muszę się tam przejść, bo mam tam questa z jednego z moich budynków. Więc zbierzmy sobie wszystko. You can't carry anymore. Dobra, to zaraz już ten, okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze jednego DPS-a. Się idealnie przejdziemy, super. Zrobimy kawałek instancji, później najwyżej zrobimy magiczne klaśnięcie i przejdziemy do końca i pokażę wam, co tam z tego zdobyłem. Tutaj mam jakieś questa, coś tam trzeba było zrobić, ale dziś chciałem się przede wszystkim udać na Shadowmoon Burial Grounds, ale no widzicie, nie udało mi się. W każdym razie, o mój Boże, to jest kolejny raz DPS, goddammit, w każdej instancji, no po prostu jest tyle awkujących tych DPS-ów i teraz mnie wywali z kolejki. No to świetnie, naprawdę świetnie. Okej. Okay. Włóżmy sobie tutaj te work ordersy. No tak, więc to jest to, co mnie tutaj boli. Że było albo za dużo, albo w ogóle. No i mamy jeszcze jednego fishing daily. O, super. Naprawdę. To troszeczkę słabo. A, i przede wszystkim reputację. Mój Boże.
Blizzard spieprzył reputację i to po raz kolejny po całości. Wiecie, tutaj tych reputacji jest parę na Draenorze i żeby odblokować dwie frakcje, czyli Shatari, nie Shatari Skyguards, tylko Shatari Defenders. Czekajcie, aż sobie sprawdzę sam. Muszę tutaj dokładnie Warlords of Draenor. Mamy Arakoa Outcast, Council of Exarchs to było, Shatari Defense. Tak, Shatari Defense tutaj zdobywamy otwierając Trading Post. Natomiast jedynym sposobem, żeby wyfarmić tą reputację, jest farmienie mobów. Wchodzicie w grupkę pięcioosobową i po prostu łoicie te moby aż do pożygu, aż wam się uda zdobyć. No ja już tutaj mam, zobaczcie, w Shatari Defense połowę Honored prawie zrobione. No tak jedną trzecią Honored zrobiłem. Więc mnie jeszcze czeka trochę farmienia, ale za to nagrody są tutaj całkiem ciekawe. No Slangman znowu. Nagrody są całkiem ciekawe, tutaj możemy dostać Armored Iron Tusk, jest to świetny mount, naprawdę super wygląda. I nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł go kupić. A, i przy okazji będzie można także sobie kupić tutaj taki set, on nie jest dla mnie. O, Upper Blackrock Spire, no i od razu lepiej, bo od razu followera dostanę jednego. On wygląda naprawdę fajnie, on jest do transmogryfikacji, dla plate'ów zajebiście on wygląda, zwłaszcza na właśnie Draenei tutaj. Więc jakbym miał plate usera, no to bardzo chętnie bym użył tego seta. Ale kurczę, nie mogę. No i teraz tank jeszcze. No. Wchodzenie na insta... Och, udało się, okej. Okay. Dobra. To jest całkiem fajna instancja. Ją można było robić jeszcze za czasów... Znaczy przed tym jak... Czekajcie, tu sobie zmniejszę. O. Przed tym jak... No, działa mi wszystko, działa. Można było ją robić przed tym, jak wyszedł Warlords of Draenor, tam pierwsze parę bossów można było zrobić. A, i tutaj zdobywa się jednego followera, natomiast ja o tym oczywiście nie będę mówił, bo powiem o tym w serii o followerach, kurczę. Dobra, czekajcie, multistrike my już mamy w sumie. Więc co my możemy dać? Możemy dać critical strike. No dobra, moja grupa się zebrała, wygląda porządnie. Tutaj ten DK daje nam znak, że słuchajcie, idźcie, bo już po prostu nie szczymie tego. I chyba nawet już wrzucałem tą instancję. Chyba na kanale live jest właśnie, jak graliśmy tą instancję jeszcze na mopie. Znaczy w pre-patchu do Warlords of Draenor. Więc możecie sobie oczywiście zerknąć. Tam przede wszystkim także pojawiają się inne filmy ciekawe. Tak zwane miniserie, o których opowiadałem wam wczoraj. We wczorajszym Nexus Daily. Tak sobie pomyślałem, że ten Nexus Daily, kurde. Ja tych odcinków Next Daily nie numeruję, ani nic tam nie dodaję żadnej daty. I coś czuję, że to tak troszeczkę mój błąd. Ja chyba zacznę numerować te odcinki, z tego względu, że ludzie mogą się pogubić tak naprawdę, który odcinek jest którym odcinkiem. Wiecie, na przykład jeżeli ktoś nie był 3 dni na moim kanale, no to będzie musiał sobie patrzeć, który był pierwszy, który był ostatni, którego nie oglądał, a którego już oglądał, więc to rzeczywiście może być problematyczne. Ale nigdy na to nie wpadłem, postanowiłem zrobić taką serię, po prostu będzie się tam pojawiać, tyle. Myślę, że będzie ok. Co to kurde za oczy? Wyglądają jak te oczy takie. Jak takie kurcze. Zróbcie ikonkę taką w komentarzach tutaj, widzicie? Tak, tylko bliżej te oczęta, tak siebie, kurde, były taki rape face troszeczkę. Natomiast tak. Tutaj jest kawałek instancji jest. Musimy coś oczywiście zrobić. Ja muszę. Tak, to przy okazji to sobie nagram. Do followera, jako że mając znaczy wiecie, tą, Boże, jak to się nazywa, tawernę, tak. Tawernę mając, możecie sobie zdobyć Milhouse'a Manastorma, Mełko Gromiło, tego followera. I on tam daje nam misję, żeby właśnie się przejść tutaj, ta misja nazywa się For the Children, czy coś takiego. No co, zaraz gdzieś sprawdzę, View Quests For the Children, coś takiego. For the Children, dokładnie, tutaj to jest to. Miniature Iron Star i World Zilla Slain. I dostaniemy Milhouse'a Mana Storma. I jeszcze jakąś zabawkę tutaj, a z Mana Storm jakiś coś takiego. Więc całkiem spoko. Dobrze w ogóle zmieniłem ten talent na razie na Glevitos, z tego względu, że bym tutaj pulował dosłownie wszystko. Więc ten, a swoją drogą mam taki puszek teraz, dlatego co chwilę poprawiam sobie włosy. Bo raz, że muszę iść do fryzjera, dalej nie polazłem, naprawdę jestem niesamowity pod tym względem. Dwa, że kurczę, że jeszcze ten, ktoś mi zabrał, a nie, dobra. Że ten, że umyłem się w końcu, tak, umyłem się w końcu, nie no, byłem ten. Ja ogólnie biorę ten,
Nie prysznic, tylko kąpiel. Ja się kąpię w wannie. Prysznica nie mamy, ale... Ja pierdzielę. Pytanie od Nexosa. Jak wy się kąpiecie? Czy używacie prysznica, czy jednak preferujecie wannę? Ja jakoś zawsze się wychowałem... Wychowałem się na wannie, że tak to nazwę. I jakoś zawsze preferuję w wannie się kąpać. Lubię się gdzieś tam czasem legnąć, kurczę, poleżeć sobie w ciepłym, zwłaszcza jak teraz zimno jest, ale najgorsze jest, jak trzeba wyjść. Ale to chyba wszędzie, zawsze tak jest. Trzeba wychodzić, jest tak zimno wszędzie. God damn it. Najgorsze, wiecie, wychodzicie z tej cieplutkiej wody i umieracie na zawał zimna. Tak, dlatego, kurczę, fajne są te takie, wiecie, u nas, bo ja mam dwa domy jakby, jeden jest na wsi i tam mamy taką wielką pralkę, która jest pralką z suszarką, więc ona w momencie, gdy ma na przykład ten tryb włączony, żeby także przesuszyć te ubrania, które są w środku, no to ona straszną robi parówę w toalecie ogólnie. I wtedy można się spokojnie kąpać, bo jak się wyjdzie, to i tak będzie już gorąco, więc można się spokojnie wytrzeć bez, wiecie, żadnych mrozów, albo po prostu sobie nagrzać troszkę. Choć wiecie, no metody, kurde, Nexus i jego metody, kurcze, kąpania się. Dobra, słuchajcie, zrobimy tutaj, dobra, ja sobie dzisiaj pogadałem, dzisiaj będzie troszkę krócej. Już mi się nie chce gadać. Dobra, zrobimy klaski i pokażę wam tego Milhouse'a Manastorma, albo może jeszcze coś wcześniej, zobaczymy. Uwaga! Co to było za klaśnięcie? What the fuck? Jeszcze raz. Okej, jestem. Okej, przeteleportowaliśmy się. Czy ja mam wszystko, co ja chciałem? Twinkling Bird Skinner, strike enemy behind for massive damage. Ale fajne. One day duration. Oh. Okej, dobra. Najwyraźniej skończyłem tutaj zadania. Są chyba zadania, które musiałem zrobić. W każdym razie tych tutaj gości. A nie, jest. Twinkling Skinner. Nice, huge pile of skins. Czyli sterta jakiś te. O kurczę, ale dostałem raw beast hide. Czyli surową tutaj skórę zwierząt. Super, świetnie. No dobra, i teraz mamy Milhouse'a Manastorma. Okej, chłopie, jesteś na mnie. Znaczy jesteś znany na... Boże, znany, jesteś na mnie, ja pierdzielę, jesteś mój! Jesteś mój, dokładnie. Co to jest to tutaj, co on tutaj mi dał? Ale duplicator, Mana Storm Duplicator, czekajcie, aż sobie sprawdzę, bo to jest dla mnie ciekawe. Mana Storm Duplicator. Okej, dobra, rozumiem, czyli staje się Milhouse'em, czy ja chcę nim być? Powiem wam, że chyba nie, ale czekajcie, zjedziemy jeszcze na dół, czy tutaj coś mam do oddania jakiegoś questa? Coś tutaj nie mam. O, jest. Oralius. Okej. I coś tutaj dostaniemy. Increase all stats by 200 for 1 hour. Counts as both battle. Ale fajny przedmiot dostałem. Będę mógł się buffować. Taki potion, który co 15 minut jest. I on na 60 minut daje nam staty. 200 statów. To super. Super, naprawdę fajny przedmiot, bardzo, bardzo mocny, powiedziałbym. Zawsze wam się przydaje, jeżeli nie macie flaska, tak sobie patrzę. No dobra, słuchajcie, to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Psy tutaj już wymagają wyjścia na dwór, dlatego też nie będę przedłużał. One chcą iść na dwór, więc ja się z wami żegnam i zobaczymy się w kolejnym odcinku, pa, pa. Cześć! Więc ciekawe, ktoś tutaj dotarł w ogóle kiedyś za dziecka? Jestem dosyć ciekawy. No dobra, i tutaj zobaczcie, to było dosyć fajne, że możemy sobie wziąć tą armatę i sobie z niej postrzelać, więc ustawmy się tutaj ładnie, spróbujmy strzelić. Zobaczymy, czy to w ogóle doleci. Boom, dostał jeden, dobra, czekajcie, a spróbujemy jeszcze w drugiej ostrzelić. Tam oni sobie strzelali z armaty do armaty, wiem, brzmi to dziwnie. Dobra, spróbujemy jeszcze tutaj, opa. Czy trafimy go, czy nie trafimy? Może doleci, może nie doleci. Doleciało, dobra, trafiliśmy go. Okej, tutaj nie jestem pewien, jak zdobyć wszystkie te skarby. Choć postaramy się jakoś tutaj je zdobyć. Czekajcie.